Dzień dobry, z dnia na piątek, 7 stycznia. Księżyc mamy jeszcze w rybach, natomiast wibracja dnia to jest 5, ale oprócz tej piątki w dniu dzisiejszym będą nami tutaj jeszcze rządzić siódemka, jedynka i szóstka. Dzisiaj mamy piękne i harmonijne energie i będą one nam tutaj sprzyjać, ale uwaga, bo księżyc... Księżyc jest tutaj w kwadraturze z Marsem, a to jest chęć do działania takiego niekonwencjonalnego, ryzykownego i dosyć brawurowego. Uwaga również tutaj, by w dniu dzisiejszym nie przeholować z używkami, bo koniunkcja Księżyca z Neptunem niestety daje w tym temacie ostrzeżenie. Zatem mądrze wybieraj formę rozrywki. Co do roślin, to tak samo jak wczoraj, jeśli podlewacie je, uważajcie, aby nie przeholować znowuż z chemicznymi właśnie odżywkami. Generalnie, jeżeli naturalne, jakieś biochumusy i tak dalej też używacie, to też dzisiaj ostrożnie, bo łatwo o przedawkowanie. Także najlepiej, jeśli już musisz je podać, to wstrzymaj się do jutra albo podlej je czystą wodą mniej szkody po prostu wyrządzisz tym roślinkom. Poza tym warto dzisiaj uporządkować Łazienkę, warto dzisiaj uporządkować również akwarium, jeśli posiadacie. Jeżeli posiadacie jakieś takie, właśnie mini fontanny pokojowe, też zadbajcie o to, aby je wyczyścić, właśnie, żeby ta woda była czysta, żeby tam nie pływały jakieś muszki, i inne owady. Właśnie, szklanka bogactwa, tutaj tak samo. Powinna być woda podmieniona, szklanka umyta, aby była woda kryształowo czysta. O tej szklance bogactwa, jeśli jeszcze nie słyszałeś tego ode mnie, to zapraszam Cię na moją stronę www.ewahl.pl, pisane przez V, i tam możesz właśnie o szklance bogactwa poczytać. Między innymi w skrócie powiem, że chodzi tutaj o przyciągnięcie oczywiście energii materialnej, energii finansowej. Jeśli dba się o to, żeby ta szklanka była pełna i pełna przede wszystkim czystej wody, rzeczywiście ta energia finansowa przychodzi do naszego, a w jakim miejscu ją postawić i więcej szczegółów, to już odsyłam cię do mojego wpisu na mojej stronie internetowej. Poza tym, właśnie bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, piątek. Dzisiaj będzie się uaktywniać pamięć ścian, czyli te negatywne energie tutaj będą wychodzić z tych ścian. Dlatego, okazanie białą jest tutaj jak najbardziej wskazane. Bądź zapal tą świecę Palo Santo na godzinę. Przez godzinę ona pięknie, w, pięknie oczyści z negatywnej energii, na bieżąco będzie wypalać tę negatywną energię, którą ściany właśnie w dniu dzisiejszym oddają Tobie. Ta świeca właśnie doskonale też się sprawdza we wszelkich gabinetach, w waszych miejscach pracy, w domu, gdzie białej szowii nie możesz użyć, bo na przykład domownicy wtedy krzywo patrzą na ciebie albo wręcz krzyczą. Bardzo delikatny, subtelny, piękny zapach palosanto. Przeze mnie spersonalizowana jest ta świeca dokładnie jeszcze będę ją personalizować w momencie, gdy ją zamówisz, wtedy już pod ciebie specjalnie dodaje energię właśnie tutaj bardzo silnie oczyszczające. Zapraszam, zachęcam, dzisiaj jeśli posiadasz tą świecę u siebie w domu, wyciągnij ją i zapal na godzinę. To pozwoli Ci oczyścić właśnie na bieżąco te energie negatywne, które dzisiaj będą wychodzić z tych ścian. Polecam. Natomiast wspominaliście, prosiliście, czy przypominaliście może może w ten sposób, abym dawała też wam wskazówki, że brakuje wam wskazówek odnośnie aromaterapii. Zgadza się, bije się w pierś, zatem od dzisiaj te informacje będą się pojawiały. Mm. Jeśli chodzi o aromaterapię na piątek, to warto dzisiaj użyć w kominku zapachowym olejku, oczywiście Palo Santo, cynamonowy lub też pomarańczowy. Może być lawenda tutaj zastosowana bądź też mandarynka. Także te zapachy dzisiaj będą pięknie korelować z aurą dnia. Okej, okay. księżyc w znaku, mamy księżyc w znaku ryb, to już właśnie wspomniałam. A co w diecie w takim układzie? Przede wszystkim tak jak w dniu wczorajszym, to samo dzisiaj się tyczy właśnie diety, dużo żelaza, dużo, dużo regeneracyjnych właśnie takich ćwiczeń, poza tym uwaga na węglowodany, bo organizm będzie bardzo silnie je przyswajać, stąd też właśnie może pojawić się ten wilczy apetyt. Ja wczoraj rzeczywiście coś takiego doświadczyłam, że mogłabym zjeść konia z kopytami, a jeszcze jakby były kopyta czekoladowe, to już by były, byłoby mega. Nawet tak z moją przyjaciółką właśnie wczoraj korespondowałam. Zatem dzisiaj jeszcze też uważajcie na ten wilczy apetyt. Nie dajcie się, krótko mówiąc. Mmm... Warto, warto właśnie tutaj oszukać to nasze łaknienie sałatki, wszelkiego typu sałatki z surowych warzyw, jarzyn, polecam. Będą, to one, będą one tutaj dobrze wpływać na wasz układ trawienny. Poza tym herbatka jaśminowa jak najbardziej. I tutaj właśnie też księżyc krzyczy, żeby... Uważać, aby uważać na właśnie ten alkohol, bo nie jest on w dniu dzisiejszym skazany w nadmiarze. Co do ubioru: rybki przede wszystkim lubią błyszczeć. Rybki lubią taką ucieczkę od szarej rzeczywistości i lubią błyszczeć. Będziecie ciągnąć do kolorów, będziecie ciągnąć do szokujących może nieco stylizacji. Na pewno romantyczne dodatki w większości, w przeważającej większości tutaj wygrają, stojąc w konkurach do ekstra, ekstrawagancji, ale przede wszystkim ma być pięknie, ma być luksusowo i ma być kobieco. Zatem wszelka, wszelkie materiały wełniane, jedwabie, kaszmir, satyna, tutaj będzie właśnie wskazana w dniu dzisiejszym. W dotyku te tkaniny przede wszystkim mają być miłe, natomiast deseń, deseń groszki, kwiaty to tutaj będzie wiodło prym. Natomiast jeśli nawet się ten styl sportowy tutaj wkradnie do waszego dzisiejszego luku, to z całą pewnością jakiś kobiecy dodatek tutaj się również zamanifestuje i równowaga zostanie zachowana natomiast względy zdrowotne osłabiona limfa osłabione naczynia krwionośne stopy stopy generalnie mogą boleć właśnie odciski mogą się pojawiać te odciski problem z dopasowaniem obuwia zatem tutaj dbajcie o te stopy dbajcie o dobre obuwie jeżeli udajecie się na spacer to weźcie pod uwagę aby te buty były najpierw wygodne a później dopiero wyglądały ok nie w odwrotnej kolejności bo będzie trudno, aby zrelaksować się po prostu na tym spacerze. Jest tutaj też również podatność na wszelkie używki i alergie, zatrucia się pojawiają, także tutaj też uwaga, bo używka, zatrucie to pocięki linii tutaj możecie przechadzać się. Problemy z krążeniem jak najbardziej. Może pojawić się takie ogólne zmęczenie, jak ja to nazywam, taka chora dusza, brak wigoru, więc nie walcz z tym, zrób sobie ten krótki spacer. A potem, rzeczywiście, pod kocyk, książeczka, jakieś, jakieś, jakaś ciepła herbatka, choćby nawet właśnie ta jaśminowa, bardzo dobrze i kojąco wpłynie na Twoje zmysły. Kolory dnia, no oczywiście indygo, fiolet, szafir, błękit, turkus, zielony, niebieski, srebrno-szary i perłowy. Natomiast kamień na piątek to jest krzemień, kryształ górski, akwamaryn, turkus, opal, szafir. Um, dobrze, tutaj mamy kolory, mamy aromaterapię, wam podałam. Zatem teraz przydałaby się karta dnia, nie sądzicie? Karta dnia przepiękna na dzień dzisiejszy wyszła, bo jest 9 monet. A co ona mówi? Ona krzyczy. Ona tutaj krzyczy: dziś uwierz w swoje szczęście i koniecznie daj. Szansę temu szczęściu, aby zamanifestowało się w Twoim życiu. To miłe niespodzianki, bardzo dobre wiadomości, lub spotkasz jakąś sympatyczną osobę. Wszechświat generalnie dzisiaj ci sprzyja. Albo coś sprzedasz, albo wygrasz. Warto dziś upiększać swoje otoczenie, warto dopo, dopasowywać swoje otoczenie pod Twoje wymagania, właśnie. Warto również zadbać o siebie pod względem wizerunku. Dobrze by było znaleźć tutaj czas na kosmetyczną pielęgnację ciała. Poza tym, a może i przede wszystkim, Dzisiaj ta karta sugeruje, abyś rozsądnie, umiejętnie gospodarował swoim bogactwem. Tu nie chodzi o to, żebyś sknerusował, nie chodzi o to, żebyś ściskał pieniądz w garści, ale żebyś nadmiernie go nie wydał zbyt pochopnie może o w ten sposób. Ale najważniejsze, co dzisiaj właśnie zapamiętać, Dbaj o siebie, o swoją wygodę, o swój wizerunek. Życzę Ci cudownego piątku. Niech się zadzieje wszystko to, co najlepsze dla ciebie. Niech się spełnią Twoje plany, niech się zamanifestują. I do następnego, do jutra. Magicznie pozdrawiam terapeutka Reiki oraz astronomerolog Ewa HL. Papa. Pa.